Jesteś gotowa? Tak. Dobrze. Zamknij sobie oczka, może się teraz wiercić, jeździć, ruszać. Najważniejsze, żebyś się dobrze ułożyła, tak dobrze, żebyś poczuła super komfort, a najlepiej jak się tak ułożysz, że poczujesz, że ciała nie poczujesz, wtedy powiedz i zaczniemy zabawę. Dobrze. W takim razie skup się teraz na swoim serduszku i powiedz, jak ono pracuje. Wolno, szybko, równo, nierówno, takie wiesz, zwykłe informacje, ale mi chodzi o te subtelne odczucia. Takie słabe. To jest słabe. Pracuje, ale tak bez werwy. Zapytaj się go, o co mu chodzi, co się dzieje. Tak, o, porozmawiaj ze, żebyśmy wiedzieli, jak mu pomóc. Chodzisz w to serduszko jeszcze głębiej i już teraz odbierasz jego całą energetykę, wszystkiego stany, wszystko, co z tym związane, z wszystkimi powiązaniami, połączeniami. Cawałku policzę do trzech, zaśniesz i przeniosę cię w przestrzeń wątki, będzie się badał, diagnozował i pracował w tle. 1, 2, 3 i śpi, wchodzi głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej. Jesteś teraz przy Iwonce i będziesz jej służył pomocą. Daję ci miecze, karabiny maszynowe, paralizatory, bazuki i różne inne. Nawet gruszkę papieża ci daję, żebyś mógł coś to. Był taki papież, z miłosierdzia wymyślił takie narzędzie tortury jak gruszka. Wygląda to jak gruszka z metalu. Składa się z 4 części, wkłada się to w odbyt miłosiernemu i kręci się takie kółko jak w korkociągu i te płaty gruszki się otwierają, rozrywa miłowanego przez Pana Boga jego. No i wtedy Pan Bóg się cieszy, bo ma miłą woń i miłe przyjemności. Ten papież się cieszy. Ja myślałem, że to chodzi o gruszkę do lewatywy. Też do tyłka, ale nie lewatywa. I to czeka twoje byciory, Iwonka. Jeżeli cokolwiek tam będzie kombinował, ja wszystkie zamrażam, to Rafałek będzie taki gruszki w dupka wciskał, kręcił i robił. I będzie im robił dopis. I niech się papież cieszy. Rafałku, działaj ostro! A to są nowoczesne gruszki, jeszcze są podgrzewane, mają tylko, że tam nie pomyli, nie mi. Nie, tobie nie. To są tylko byciory. Byciory nie. Tobie nie. Dobrze, powiedz, Iwonko, jak to jest serduszko, jak stan, jakie odczucia? Oddane. Jakie? Takie, jakby się poddało. Porozmawiaj z nim, dowiedz się, co jak. Tak se porozmawiaj, jak równy z równym. Bo to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, co się dzieje, o co chodzi. Dlaczego się poddało, co się dzieje? Nie ma siły. A dlaczego? Co się stało? Zapytaj się, co cię serduszko tak osłabiło? A ty mocno odczuj, czy to na pewno jest serduszko, czy może coś się podpina pod serduszko, bo nie chce dostać gruszki. No, są jakieś emocje. Dobrze, wyciągnij te emocje i powiedz, co to, o co chodzi. Oczyć serduszko całkowicie, niech się nic do niego nie przyczepia. Serduszko nie ma być obciążone jakimiś pierdołami, pasożytami i w ogóle. Zdjęłam taką warstwę, jakby takie wyobrażenia. Tak. A jak się nie zadziało według tych wyobrażeń, to pojawiły się takie negatywne emocje. Dobrze, wejdź w te emocje i powiedz, co to za emocje, z czym ci się kojarzą,
czego dotyczą, żeby je nazwać, określić, co to jest. Taki smutek. Dobrze, wejdź w ten smutek, wchodzisz głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej. On tobą teraz zawładnął całą, ty się stałaś nim i powiedz, co się dzieje, o co chodzi. No, tak mi się płakać. No popłacz sobie, popłacz, uwolnij tą emocję. Po prostu, żeby ona mogła uwolnić się, nie trzymaj jej, bo nie jest ci potrzebna. To jest jakaś taka utrata miłości. Jakby jest, też to tak odbieram, że jakby to małżeństwo też mi się to podpina pod to. A, czyli jakby wszystko to, co związane z miłością, z bezpieczeństwem, z bliskością, to wszystko gdzieś jakby jest bardzo zawiedzione. No tak. Wytłumacz temu czemuś, że miłością jesteś ty. Że nie możesz oczekiwać od kogoś z zewnątrz, bo na zewnątrz nikt nie istnieje. I wytłumacz tej emocji, że ta emocja nie może oczekiwać miłości z zewnątrz. Że miłością jesteś ty, jako istota. Jesteś wszystkim, co jest. Wytłumacz to temu czemu. No nie wiem, to jest takie zrezygnowane. Dobrze, bardzo dobrze, że jest zrezygnowany. Zapytaj się, czy zrozumiało to, co ty powiedziałaś. No, nie pyta. Dobrze, to czy chce odejść? Czy chce być unicestwiony, czy odejść do świata, do którego należy już? Co wybiera? No, może odejść. Dobrze, czy woli gruszkę? Papieża miłośliwnego. Dobrze, to co wybiera? Może odejść. Może odejść, tak? Dobrze, na mocy wolnej woli weź teraz za rękę, odprowadź do tego portalu, który jest otwarty. Niech to wejdzie tam, niech odejdzie i jak przejdzie na drugą stronę, to mi powie. No już. Dobrze, powiedz, żegnaj bezpowrotnie. Miłością jestem ja i nie oczekuję niczego na zewnątrz, bo zewnątrz nie istnieje. Wypowiedz taką kwestię. A mógłbyś powtórzyć, bo nie słyszałem. Powiedz, żegnaj na wieki, miłością jestem ja, więc niczego nie oczekuję z zewnątrz. Bo ty jesteś miłością, więc nie możesz oczekiwać. Miłość nie może oczekiwać miłości od zewnątrz, bo zewnątrz nie ma niczego tam. Jest puste. I dlatego powiedz to do tego czegoś, które sobie tam poszło. No, żegnaj. Powiedz, dobrze, jeszcze raz. Powiedz tak. Żegnaj na wieczność, ponieważ miłością jestem ja, więc niczego... Żegnaj na wieczność. Po miłości jestem. I nie oczekuję niczego z zewnątrz, bo niczego na zewnątrz nie ma. I nie oczekuję niczego z zewnątrz, na zewnątrz. Niczego nie ma. Dobrze. Ja teraz zamykam ten portal i jesteś oddzielona od tego. Ciebie równoważę, powiedz, co poczułeś w związku z tym, jak się czujesz. A jak serduszko się czuje i cała przestrzeń. To jest taka ulga. I bardzo dobrze, bo ja ci powiem, dlaczego tak dużo ludzi cierpi z powodu braku miłości. Dlatego, że oczekują tego na zewnątrz, nie wiedzą o tym, że są miłością. Rozumiesz? A zewnątrz nie istnieje, nie ma niczego poza tobą. Wszystko, co jest poza tobą, to jest tylko twoje wyobrażenie, twoja tęsknota, tak samo jak moja, tak samo jak Rafałka i każdego innego. I jeżeli my nie widzimy w sobie tej wartości, że jesteśmy wszystkim, to wtedy będziemy tęsknić za tym czymś na zewnątrz i będziemy cierpieć z tego powodu. Rozumiesz? Pamiętaj, wszystko,
co jest najlepsze, to to jesteś ty z tego zbudowana. Musisz to dostrzegać, musisz to widzieć sobie, musisz sama jakby sama siebie wychwalać, sama siebie stawiać na najwyższym poziomie, niczego nie chcieć od zewnętrzności, niczego nie chcieć, a wtedy poczujesz, poczujesz i miłość, i bliskość, i wartość, i uznanie, wszystko poczujesz, bo to wszystko w tobie jest. Tylko do tej pory ty nie zauważałaś tego. Coś przerwało. Tak, tak, już jest, jestem z powrotem. Słyszałaś, co ja powiedziałem? Nie słyszałam, bo coś przerwało. Dobrze, to jeszcze raz. Chodzi o to, że ty jesteś tym wszystkim, czego szukasz na zewnątrz. Dopóki nie zaczniesz tego doceniać w sobie, to będziesz ciągle tęsknić, będziesz ciągle biegać za czymś, czego nie ma na zewnątrz. Musisz zwracać uwagę na te wszystkie wartości, ale w sobie, zwracać uwagę na nich w sobie i poczuć je. I wtedy odzyskasz samą siebie. Rozumiesz? Mhm. Teraz chodzisz znowu do swojego serduszka. Znowu coś przerwało. Dobrze, nie, nic nie przerwało. Teraz wchodzisz znowu do swojego serduszka, do samego środka, jesteś w samym centrum swojego serduszka i powiedz, jak się czujesz, jak serduszko się czuje, jakie są twoje odczucia? No jest spokojny. Jest spokojny. Widzisz, bo chodzi o to, że twoje wyobrażenia cały czas burzyły ci spokój. Burzyły ci twoje szczęście, odczuwanie. To tak wszystko działa, ale dopóki nie zwracasz uwagę do swojego wnętrza, to wtedy czujesz pustkę, bo na zewnątrz nie ma niczego i dlatego jest taka pustka, zrezygnowanie, dużo różnych braków. Dlatego, że tam, gdzie jest twoja uwaga, tam jest szczęście, tam jest wszystko, jeżeli jest do wnętrza. A jak jest na zewnątrz, tam jest pustka, więc tam nie ma szczęścia, nie ma niczego. I są braki. Teraz skup całą swoją uwagę do swojego wnętrza przez serduszko i powiedz, czy czujesz do siebie miłość, radość, szczęście? Czy masz pozytywne odczucia, czy negatywne? Mam w sumie do siebie taki żal, że to moje małżeństwo się nie udało. Ale nie możesz mieć do siebie żalu, dlatego, że ty nie miałaś odpowiedniej wiedzy. A skoro nie miałaś wiedzy, więc nie możesz siebie obwiniać za to, że małżeństwo się czy małżeństwo się udało, czy nie. To jest jakaś, to jest coś cię wkręca. Rozumiesz? Jeżeli ty byś wiedziała, jakie małżeństwo powinno być, jakbyś ty wiedziała, jak zachowywać się, jak być w tym małżeństwie, a robiłabyś to specjalnie inaczej, wtedy możesz się obwiniać. Ale jeżeli ty w tym życiu byłaś pierwsza w związku, którego się cały czas uczyłaś, więc nie możesz się obwiniać za to, że były jakieś błędy, niedociągnięcia. Rozumiesz? To nie, tu nie ma ani twojej winy, ani jego nie ma winy. Tu nie ma niczyjej winy. Był brak wiedzy. Brak zrozumienia. Nie miałaś narzędzi. Nie, rodzice nie dali ci wzorców, jak postępować w małżeństwie. Rozumiesz? Jemu też. I w ten sposób to małżeństwo nie mogło funkcjonować według wzorców takich, jakich powinno być, jakie były oczekiwania, tylko to małżeństwo funkcjonowało według jakichś wzorców przypadkowych. Rozumiesz? Więc tu nie ma winy. Wina jest tylko wtedy, jeżeli ty wiesz, masz plan, a nie realizujesz go, tylko celowo robisz inaczej. Wtedy i tak. Wtedy jest wina. Rozumiesz to? Tak.
bo możesz do końca życia się obwiniać i to będzie sztuczne obwinianie się, naprawdę, ja wiem, co ja mówię. Dlatego, że ten program będzie cały czas cię atakował, ty będziesz cały czas upokarzać siebie, będziesz obwiniać siebie, a on jeszcze bardziej będzie atakował, żebyś się jeszcze bardziej obwiniała i jeszcze bardziej. Za to ty masz się obwinić, za to, że nie wiedziałaś, jak masz postępować, jak masz żyć, jak masz się zachowywać, że to jest jakaś paranoja. Rafałku, kto tam Iwonkę chce wkręcać? Aha, czyli cały czas, widzisz, Iwonka, teraz chodzi o to, że tu mówi Rafałek, że on cały czas usuwa to coś, to wywołuje w tobie te wszystkie negatywne odczucia, a on to niszczy, a ty to jakby cały czas przywołujesz to, czyli tak mocno uwierzyłaś w to, tak, że ty jesteś winna. Jakby się chciał karać. Tak, 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 dokładnie. Tak to wygląda. Jakbyś ty czuła się winna i żadne tłumaczenie do ciebie nie dociera, bo ten coś, on cały czas powoduje, żebyś ty odczuwała to karanie, to obwinianie się i w ten sposób jakby to coś ma. Coś ma, no nie wiem co, bo tu właśnie tak patrzę na interes tego czegoś i poza jedynym tym, że on w ten sposób istnieje, bo ładnie cię wkręca i ty wierzysz w to, no to innego interesu tu nie widzę. Rafałku, weź zbadaj, jak się dobrać do tego, do przyczyn. Przenoszę cię do źródła przyczyn wszystkiego. Co się wydarzyło? Jak on powstał? Powiedz mi, jakie było zdarzenie, jakie są składowe tego zdarzenia, że ten program powstał i że on jest tak teraz mocny i oporny. Chodzisz głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej i jeszcze głębiej. Jesteś teraz tuż przed zdarzeniem, tym pierwszym zdarzeniem, które to zainicjuje, które to rozpocznie. Co to jeszcze? To jest to życie czy inne? Co tu się dzieje? Kim jest Iwonka i o co tu chodzi? Ja nie mówię, to jest czas, ale to żyje. To zobacz. Teraz dajcie specjalne okulary prawdy, przed którymi nikt ani nic nie może ukryć. Dymuje wszystkie kamuflaże, wszystkie jakieś zasłony. No to w ogóle nie wyglądam na związek, tylko tak jakby... Tak jakby ona kiedyś obwiniła się za to, że nie była synem, tylko córką dla swojego ojca. Czy to do jakiego to życia dotyczy? Właśnie dawno, dawno. A, dawno? Dobrze. Iwonka, czy chciałabyś, żebyśmy tamto zdarzenie zrobili tak, żeby było dobrze, żebyś ty nie, żeby ono nie mogło zbudować tego obwiniania się aż do chwili obecnej, żeby skasować całkowicie. Dobrze. Na mocy wolnej woli swojej w takim razie teraz ja wycofuję tam wszystko do tamtego, do planów natorodzeniowych i tam zmieniamy plany. Że ty urodzisz się dziewczynką i będziesz. Albo nie. Niech będzie. Bo tam obwiniałaś się, że nie jesteś chłopcem. Dobrze. Zmieniamy. W tamtych planach narodzeniowych, że urodzisz się jako chłopczyk, będziesz szczęśliwym chłopczykiem, dzieckiem, będziesz oczekiwana, kochana i spełnisz marzenie tego swojego taty, który marzył o twoim synu. I teraz następuje poczęcie. Rozwijasz się jako płód męski. Teraz następuje 9 miesiąc, jest poród, lekki, łatwy, przyjemny. Przychodzisz na ten świat. Mama cię przytula, czujesz jej miłość, czujesz to oczekiwanie. Widzisz, jak tato się cieszy, że ma syna, jest szczęśliwy. Czujesz od nich miłość, radość. I ta miłość, radość tak mocno cię wypełnia, że wszystko teraz się zmienia przez wszystkie życia, w tamtym życiu i przez wszystkie życia inkarnacji aż do chwili obecnej
i teraz wszystko się zmienia w twoich ciałach, zmysłach, umysłach, na drugich poziomach i w przyszłość wszystko się kasuje. Nie ma, nie było, nigdy się nie wydarzył. A teraz zapis ten jest, że urodziłeś się chłopiec szczęśliwy, oczekiwany i wszystko według niego się zmienia. I teraz w tym życiu rodzisz się jako dziewczynka i masz, jesteś szczęśliwa, radosna, jesteś też oczekiwana i wszystko jest dobrze. Powiedz, co się zmieniło w twoich odczuciach, postrzeganiu, w związku z tym i jak się czujesz i co się dzieje. Tak, zmieniło się coś. Dobrze. Pełnie. Dobrze. Rafałku, czy jeszcze jest coś, co próbuje zakłócać przestrzeń, czy już nie ma? Usuń tam te stare wzorce bezpowrotnie. Spal, zniszcz, żeby już nie było. W takim razie teraz znowu chodzisz do swojego serduszka, znowu jesteś w swoim serduszku i powiedz, jakie masz odczucia, jakie masz myśli i jakie, jak odczuwasz serduszko też. Nie wiem, jest takie skołowane. Dobrze. W takim razie pamiętaj, że na zewnątrz nie ma nic. Przypominaj sobie to co chwilę, jak będzie trzeba. Na zewnątrz nie ma nic, a wszystko, co jest najwyższą wartością, jest w tobie. Jesteś z tego zbudowana. I zawsze kieruj całą swoją uwagę do wnętrza. I odczuwaj to, co jest w tobie dobre. Zwracaj na to uwagę, jakby tak powiedzieć, słuchaj to, co jest w tobie, najlepsze. Zadbaj o siebie. Tak, dokładnie, żeby podnieść tą swoją wartość, bo za bardzo ją kiedyś obniżałaś, podnieś do góry wartość, im bardziej podniesiesz tą wartość, tym szybciej się wszystko wyprostuje. Na zewnątrz nie ma nic, nic nie ma, jest pusty. Dlatego miałaś pustkę. Nie szukaj niczego na zewnątrz. Teraz wchodzisz do swojego wnętrza. Ja policzę teraz od 1 do 10. Z każdą cyferką będziesz wchodziła coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej, aż dotrzesz do źródła swego istnienia, swego jestestwa i poczujesz się nową, czystą istotą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Powiedz, gdzie jesteś, jak się czujesz i o czym myślisz. Mam uwagę, jakby to, że mam takie wrażenie, że jakby nie leżało, jakby moje ciało nie leży tak, jak leży, tylko poprze. I mnie tak zastanawia. Dobrze, Rafałku, zobacz, o co chodzi z tym, że Iwonka ma wrażenie, że ciało leży w poprzek, w stosunku do jej istnienia. O co tu chodzi? Dobrze, to odklej to, co jest niepotrzebne. Iwonkę ustaw. Żeby Iwonka była normalnie ustawiona, wszystko synchronizuj, a to wszystko, co było poprzez, co było niepotrzebne, co było nie jej, to wszystko pomóż temu odkleić się. Jak się odklei całkowicie, wypełni to całą aurę jej własną energią i zupełnie aurę, żeby nie miała żadnych dziur, a to coś zanieść do słoneczka, niech słoneczko zje, spali i cestuj bezpowrotnie i ostatecznie. I jak tak będzie, to powiem. Dobrze. Iwonko, powiedz mi, a jak teraz postrzegasz swoje ciało? Czy mam takie wrażenie, jakbym była poza ciałem, tak?
że mogę jakby się poruszać we wszystkich kierunkach. Dokładnie, tak, bo odzyskałaś wreszcie siebie. Bardzo dobrze. Tak, to jest ten naturalny stan, o którym już zapomniałaś, bo byłaś zniewolona. Przez właśnie różne myślokształty, które narzucały ci, co masz myśleć, jak masz myśleć, jak się masz zachowywać, a to wszystko nie było aż ty, tylko to były one. Trzeba się będzie teraz nauczyć samej siebie. Właśnie nauczyć się tego spokojnie. Poczuć tą fantastyczność, tą wyjątkowość. To właśnie to siebie. Coś przerywa chyba? Nie, jest teraz cisza, jest cisza. Rafałku, jak teraz wygląda Iwonka i cała jej przestrzeń? Dobrze. Wszystkie gruszki pokazałeś, gdzie trzeba? I bardzo dobrze. I powiedz im wszystkim, jeżeli cokolwiek się pojawi, to będzie miało nawet dwie gruszki w dupie. Żeby kuźwa nikt nie przeszkadzał. Wystarczy już. Wystarczy pasożyty cholerne. Teraz, jeżeli tam ma być ktoś, to zupełnie przyjemnego, a nie jakieś błotone urządzenie. Dobrze. Iwonko, policzę do trzech, wybudzisz się, będziesz tu i teraz. I trzeba się nauczyć tej swojej jakości, tej nowości. Jeden, dwa, trzy. Jesteś tu i teraz.